Cześć, dzisiaj mam dla Was takie jakby małe fotograficzne wyzwanie, tak to można nazwać. Chodzi mi o to, co każdy fotograf powinien w życiu swoim fotograficznym potrafić, żeby móc siebie określać jako fotograf, który wie, co robi z aparatem. I na tej liście skupimy się na rzeczach, które dotyczą takiego prawidłowego zrozumienia trójkątu ekspozycji, czyli zależności przysłony, czasu naświetlania i ISO. I chcę wymienić kilka takich podstawowych typów zdjęć, które każdy powinien potrafić zrobić, żeby to udowodniło, że tak naprawdę ogarniasz trójkąt ekspozycji. Także ta lista powinna sprawić, że będziesz rozumieć, o co tak naprawdę w fotografii chodzi, w sensie w zależnościach technicznych, zależnościach przysłony, czasu naświetlania i ISO. Jeżeli któreś z tych typów zdjęć, które zaraz wymienię, ty takiego zdjęcia nie wykonałeś, to zachęcam do tego, żeby takie zdjęcie wykonać, ponieważ to po prostu zwiększy Twoją świadomość fotograficzną i o to wszyscy walczymy. Także jeżeli jest na tej liście coś, czego nie zrobiłeś, to zachęcam, a zachęcam również do zrobienia każdego z tych zdjęć, może na przykład dzień po dniu i zrobić sobie takie małe fotograficzne wyzwanie, że jednego dnia robię to zdjęcie, drugiego to, trzeciego to i po zrobieniu wszystkich tych zdjęć, po zakończeniu tego wyzwania, myślę, że powinieneś rozumieć tak naprawdę te zależności między czasem naświetlania, przysłoną a ISO. A jeżeli uważasz, że ogarniasz wszystko w fotografii, to nie zdziwiłbym się, jeżeli którejś z tych rzeczy, które zaraz wymienię, nie zrobiłeś i może nawet nie do końca rozumiesz, jak je zrobić. Albo rozumiesz, ale tego nie robiłeś, a jak przyjdzie Ci to zrobić, to zrozumiesz trochę więcej. Także tak czy inaczej zachęcam do obejrzenia tej listy. Pierwszą rzeczą, o której myślę, że każdy fotograf powinien to odklepać, tak to nazwijmy, to jest portret z ręki. Także niezależnie od tego, jaki masz aparat i jaki masz obiektyw, warto nauczyć się robić portret z ręki. Dlaczego trzeba to zrobić? Ponieważ musisz dobrać czas naświetlania do tego, jaką masz ogniskową i do tego, jakie masz warunki oświetleniowe. I celem każdego z tych zdjęć jest zrobić je ostro, wyraźnie, dobrze naświetlone i najlepiej tak, żebyś był z niego zadowolony. Także pierwsze na naszej liście jest zrobić po prostu ostry, dobry portret z ręki. I to niezależnie od tego, czy jesteś na dworzu, czy w środku, dobierz parametry tak, żeby zdjęcie było odpowiednio jasne. Jeżeli to zrobisz, to przechodzimy do drugiego wyzwania i to będzie ostry, dobry portret z ręki z jak najbardziej rozmytym tłem. Także jeżeli wiesz, jak rozmywa się tło za pomocą przysłony, to na najbardziej otwartej przysłonie zrób takie zdjęcie, ale w taki sposób, żeby ono było tak samo jasne, jak to, które zrobiłeś poprzedniego dnia, gdzie dobrałeś wartość przysłony po prostu pod swoje preferencje. Także będziesz musiał zmienić inne rzeczy, typu czas naświetlania, albo może właśnie wartość ISO, a może poeksperymentować będzie trzeba ze światłem. Przesunąć modela, modelkę, zapalić jakieś światło, rozstawić jakieś światło, przejść w inne miejsce, o innej porze zrobić zdjęcie. I jak to zrobisz, to zapraszam do trzeciego wyzwania i to będzie dobry, ostry portret z ręki, ale z ostrym tłem. Także na domkniętej przysłonie. Mówię o wartościach rzędu f16, f11, a jeżeli Twój obiektyw pozwala, to może nawet f22. Tak? Przy takiej przysłonie zrób ostry, dobry portret z ręki i porównując te trzy zdjęcia, które każdego dnia, może to też godzina po godzinie zrobisz te zdjęcia. A to zależy od Ciebie, tak? I robiąc te trzy zdjęcia, zobaczysz, jakie tak naprawdę zależności są między tymi parametrami w trójkącie ekspozycji. I rozumieć to tak teoretycznie to jest jedno, ale zrobić to i na własnej skórze się przekonać, jakie te zależności są i jak w prawdziwym świecie to się ma do tego, jakie powstają zdjęcia, to jest zupełnie co innego i warto tą praktykę mieć. Także to były pierwsze trzy zdjęcia. Przechodzimy do kolejnej rzeczy, którą koniecznie warto jest, powiedzmy, w swoim fotograficznym życiu odklepać i to będzie panning. Panning oznacza zrobienie zdjęcia czegoś, co jest w ruchu. Może to być pieszy, może to być rowerzysta, może to być samochód. I sprawienie, że to coś, co się porusza, jest na zdjęciu ostre, a wszystko, co jest w tle, co się właśnie na tle tego czegoś porusza, ma być rozmyte. Także panning robimy tak, że nastawiamy czas naświetlania rzędu 1:30, 1:50, 1:60. To zależy jeszcze od ogniskowej. Ja Ci nie zdradzę dokładnie, jakie parametry tutaj dobrać, bo ważne jest właśnie to, żebyś dobrał te parametry pod swój sprzęt, pod swoją ogniskową, pod swój obiektyw i eksperymentalnie doszedł do takiego rezultatu, który da Ci właśnie ostre zdjęcie, poprawnie naświetlone i z którego Ty będziesz zadowolony albo zadowolona. Także zachęcam Ciebie jako kolejne takie fotograficzne wyzwanie. Wyjść na przykład gdzieś na miasto, na ulicę, na wieś, gdzieś, gdzie po prostu są rzeczy, które się poruszają i zrobić zdjęcie metodą paningu, czyli coś jedzie, a Ty poruszasz aparatem właśnie w tempie tego czegoś i masz względnie długi czas naświetlania, właśnie 1,50 i tak dalej. I ma Ci wyjść ostre zdjęcie, dobrze naświetlone i Ty masz się z niego cieszyć. Także może to zająć kilka prób i błędów, ale finalnie myślę, że dojdziesz do tego i warto takie coś w życiu odklepać swoim fotograficznym, żeby tak naprawdę rozumieć, co w aparacie się dzieje. No i tak przechodzimy do kolejnej rzeczy, która jest fundamentalną umiejętnością każdego fotografa i to będzie zamrożenie ruchu. Zamrozić ruch możesz w wiele różnych sposobów. Może to być na przykład, że opuścisz coś i to coś ma być ostre. Możesz na przykład rozlać wodę albo kopnąć w piasek i ma być dokładnie zamrożony ten ruch tego piasku. Może ktoś podskoczy, może ktoś akurat coś zrobi, jakąś sztuczkę na deskorolce. I celem tego ćwiczenia będzie to, żeby wszystko w Twoim zdjęciu było ostre. Także tu mówimy o czasach naświetlania rzędu 1/1000 albo 1/2000, w zależności od tego, jak dynamiczną scenę chcesz uchwycić. Także zachęcam Ciebie do tego, żeby jako kolejne zdjęcie, które musisz odklepać, zrobić to właśnie jako takie zamrożenie ruchu. I mając taki krótki czas naświetlania, będzie trzeba rekompensować jasność, na przykład wyższym ISO, albo szerzej otwartą przysłoną, albo właśnie przesuwając się w inne miejsce, gdzie po prostu jest jaśniej. Także zamrażanie ruchu to jest kolejna rzecz, którą warto zrobić. I tak przechodzimy do jeszcze kolejnej i to będzie długa ekspozycja. Myślę, że każdy fotograf powinien potrafić robić długą ekspozycję i do tego przyda się jak najbardziej statyw. Czy osiągniesz ją za pomocą filtra ND w biały dzień? Czy może będziesz chciał długą ekspozycję robić w nocy, wychodząc na przykład na miasto, może jakaś rzeka płynie przez miasto, gdzie w pobliżu mieszkasz, to można tak ładnie rozmyć wodę. Ale długa ekspozycja polega na tym, że masz czas naświetlania rzędu 2 sekundy i dłużej, na tyle długi, że z ręki po prostu jest to bez sensu robić, czyli musisz wstawić aparat na statyw i musisz dobrać parametry w aparacie w ten sposób, żeby wszystko było ostre, poprawnie naświetlone, także nic nie było za ciemne, za jasne. Jeżeli to jest nocna scena, to oczywiście ona będzie ciemniejsza niż jest jasna, ale wszystko ma być ostre i masz być przede wszystkim z tego zdjęcia zadowolony. Także to jest kolejna rzecz, którą warto na swojej takiej, powiedzmy, drodze rozwoju jako fotograf zrobić. I jeżeli jeszcze nigdy w życiu nie robiłeś długiej ekspozycji, to gorąco Ciebie do tego zachęcam, bo wiele nauczysz się o tym, jak działa Twój konkretnie aparat, co Ty lubisz i jak ustawić poprawnie ostrość, bo prawdopodobnie będzie trzeba manualnie ustawić ostrość, także to jest coś, co myślę każdy fotograf powinien chociaż raz w życiu zrobić, nawet jeżeli zajmujesz się czymś totalnie innym, zrobić jakąś długą ekspozycję. A czego to będzie scena, czy to będzie nocna scena, czy może to będą gwiazdy, czy może to będzie rozmycie wody, to już jest zależne od Ciebie, Twoja w tym jest kreatywna głowa. I lecimy do kolejnego, bo kolejną rzeczą, o której myślę, że każdy fotograf powinien spróbować to zrobić, to jest zdjęcie detalu. I to nie detalu w formie, że zdjęcie makro, bo nie każdy ma obiektyw makro, ale chodzi o to, żeby jak najbardziej się zbliżyć ze swoim obiektywem do tego czegoś, co fotografujemy. Bo każdy obiektyw ma tę minimalną odległość, na której potrafi wyostrzyć obraz. I chodzi o to, żeby znaleźć tę odległość i przy tym zrobić kreatywne, fajne zdjęcie, które będzie ostre, no i będzie odpowiednio naświetlone. Także jeżeli masz obiektyw taki jak ten, na przykład 50 mm i to nie jest obiektyw makro, to spróbuj zrobić zdjęcie, niezależnie od obiektywu jaki masz, na jak najbliższej odległości względem tego, jak Twój obiektyw potrafi to wyostrzyć. Zazwyczaj jest to około 10-krotność ogniskowej, czyli jeżeli ja tu mam 50 mm, to na odległości około 50 cm ten obiektyw mi jeszcze wyostrzy obraz. No chyba że to jest obiektyw makro, to będzie potrafił ostrzyć też z bliska. Ale chodzi o to, żeby nauczyć się i zyskać taką świadomość, co Twój sprzęt potrafi. I wykonać takie zdjęcie właśnie ostro, dobrze i żeby wciąż było przyjemne, no i przede wszystkim jeszcze kreatywne, tak? Także to jest takie kolejne fotograficzne wyzwanie, do którego Ciebie zachęcam. Zdjęcie detalu, nie makro, detalu. No i kolejna rzecz, o której myślę, że każdy fotograf powinien chociaż raz w życiu zrobić, mimo że ta technika wychodzi zupełnie z mody i bardzo często jest to wykonywane w taki sposób, że te zdjęcia wychodzą nieciekawie, to zdjęcie HDR. HDR polega na tym, że mamy 2 albo więcej zdjęć o różnej ekspozycji. Jeżeli mamy jakąś scenę, gdzie mamy dużo różnie intensywnego światła, na przykład zachód słońca w mieście i gdzieś tam w cieniach nie widać co jest, ale jest taki intensywny zachód słońca, więc chcesz też widzieć co tam na niebie się dzieje, to musisz prawdopodobnie zrobić kilka zdjęć, naświetlając, czyli dobierając ekspozycję zdjęcia do różnych miejsc w Twoim zdjęciu i później złożyć to w jedną całość. Także będziemy mieli zdjęcie o szerokim zakresie dynamiki. Tak. I myślę, że warto nauczyć się tej techniki, nawet jeżeli nie będziesz miał zamiaru jej używać, ponieważ to nauczy Ciebie wykonywać serię zdjęć ze statywu, łączyć to w programach typu Photoshop albo Lightroom, to jest bardzo proste do zrobienia i nie będę Ci mówił jak to robić, żebyś Ty miał małe fotograficzne wyzwanie, tak? Żebyś wygooglał to, jeżeli widzisz w aparacie te opcje, żebyś się nauczył ich używać i chodzi po prostu o to, żeby zyskać taką, nazwijmy to, biegłość w obsłudze własnego aparatu i w rozumieniu tego, jak robić zdjęcia. No i jak mówimy o HDR, jeszcze jest jedna technika zdjęć, o której chcę wspomnieć, który każdy fotograf powinien chociaż raz w życiu zrobić i to będzie panorama. Również panoramę można zrobić z ręki, można ze statywu. Panorama polega na tym, że sklejamy kilka zdjęć, które robimy w takiej serii, tak? I panoramy w telefonie się robi jednak trochę inaczej, bo to sztuczna inteligencja nam to łączy. W aparacie jednak musimy przemyśleć to, jak robimy te zdjęcia. Jeżeli robimy je z ręki, to musimy każdorazowo kawałek z poprzedniego kadru zamieścić w nowym kadrze, żeby program edycyjny typu Lightroom, bo Lightroom to też potrafi łączyć bardzo prosto, żeby on widział, gdzie są krawędzie różnych zdjęć i on to mógł połączyć. I myślę, że każdy fotograf, nawet jeżeli robisz zdjęcia, powiedzmy, nie wiem, kulinarne albo robisz tylko portretowe zdjęcia, także panorama Ci się raczej nie przyda, to każdy fotograf powinien chociaż raz w życiu zrobić sensowną panoramę, która będzie ostra, jasna i będziesz z niej zadowolony. Także zachęcam Ciebie do tego, żeby również odklepać na swojej fotograficznej liście, gdzie będziesz się uczył tego, jak obsługiwać aparat, panoramę, tak? Także takie zdjęcia, zachęcam Ciebie do tego, żeby je wykonać, żeby to przećwiczyć i w ten sposób zyskać taką biegłość w obsłudze aparatu i w rozumieniu trójkątu ekspozycji. Także tyle na dzisiaj. Jeżeli wykonasz te zdjęcia i chcesz się nimi pochwalić, możesz mi wysyłać na Facebooku, na Instagramie. Ja bardzo chętnie się też później dzielę tym, jeżeli zrobisz fajne zdjęcie, oczywiście. Postaraj się. Jeżeli zrobisz to na odwal, to nie będę to pokazywał, ale jeżeli będziesz dumny, to wyślij mi i ja z chęcią też to pokażę dalej w stories, na przykład wstawię tak społeczności mojej, pokażę jak Wy się uczycie robić zdjęcia, bo to jest wszystko zabawa, to jest wszystko pasja i warto się w tym rozwijać i szukać w tym zajawki, frajdy i warto się też dzielić fajnymi efektami. Także ja czekam na Wasze prace, czekam na Wasze zdjęcia, zachęcam do podjęcia tego wyzwania. Nawet jeżeli wszystko już zrobiłeś, to może jeżeli masz tydzień wolny, weekend wolny, to zrób jeszcze raz każde z tych zdjęć tą techniką i po prostu przećwicz sobie te wszystkie zależności. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się do czegoś przydał, zainspirował. Jeżeli tak, to daj łapkę w górę, daj suba i tak dalej, wiadomo. Jeżeli uważasz, że jest jeszcze jakiś typ zdjęcia, który każdy w życiu powinien odklepać, a o którym zapomniałem, to napisz w komentarzu, bo myślę, że taka lista jest fajna i będę chciał później z tą listą jeszcze coś zrobić. Także skompletujemy tutaj te zdjęcia razem i może zrobię na przykład serię tutoriali o tym, jak zrobić każde z tych zdjęć, na czym zwrócić uwagę. Jeżeli coś takiego by Ciebie interesowało, to dawaj też znać w komentarzach. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Trzymaj się, cześć!